Piątka dla zwierząt. Ostre słowa Bosaka na antenie. Krzysztof Bosak. Polska właśnie popełnia zbiorowe gospodarcze samobójstwo. PiS do spółki z Lewicą i Platformą wykasowują nas z trzech eksportowych rynków: drobiarstwo, bydło, futra. Nic na tym nie zyskamy, nikt nas do tego nie zmusza, powiedział w śniadaniu w Polsat News Krzysztof Bosak z Konfederacji, komentując ustawę o ochronie zwierząt. Sejm uchwalił w piątek 18 września nowelę ustawy o ochronie zwierząt. Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, w tym 38 należących do klubu PiS, a 18 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu. Bosak ocenił, że ustawa uderzy w cztery branże. Przemysł drobiarski, który mamy obecnie numer jeden w Europie, kilkadziesiąt procent polskiego eksportu to jest eksport z certyfikatami uboju religijnego. Z tych rynków, na podstawie decyzji PiS, mamy zamiar dobrowolnie się wycofać i oddać konkurencję ościennym państwom, stwierdził. Podkreślił, że przedstawiciele związków hodowli bydła nie zostali wpuszczeni nawet na komisję do Sejmu. Zostali tam wpuszczeni ludzie, którzy zakłócają działalność ferm, ludzie, którzy próbują wypuszczać zwierzęta oraz ludzie z tak zwanych organizacji ekologicznych, które są tak naprawdę antyhodowlane, a nie zostali wpuszczeni ludzie z branżowych organizacji, mówił przedstawiciel Konfederacji. Nic na tym nie zyskamy. Bosak mówił, że w branży futrzastej jest kilku potentatów, ale jest też 600 farmerów, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwa hodowlane, chronione przez polską konstytucję. Działają zgodnie ze wszystkimi rozporządzeniami, brali dodatkowe kredyty w ostatnich latach po to, by powiększyć klatki po dyskusji w 2017 roku. W tej chwili, w ciągu roku, mają być wykasowani z rynku, gdzie jesteśmy eksporterem numer dwa w Europie, mówił w Polsat News. PiS do spółki z Lewicą i Platformą wykasowują nas z trzech eksportowych rynków: drobiarstwo, bydło, futra. Nic na tym nie zyskamy, nikt nas do tego nie zmusza, podkreślił Bosak. Zybertowicz, vacatio legis wydaje się za krótkie. Z kolei Andrzej Zybertowicz z kancelarii prezydenta był pytany przez prowadzącego Piotra Witwickiego o ocenę prezydenta Andrzeja Dudy przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra przy rocznym vacatio legis i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego także przy 12-miesięcznym vacatio legis. Nie wiem, czy to jest akurat szczegółowa opinia prezydenta, ale jest zgodna z jego myśleniem jako patrona interesu ogólnorozwojowego. To vacatio legis wydaje się za krótkie, bo ono powinno brać pod uwagę zarówno cykle inwestycyjne, jak i cykle kredytowe. Biznes się rozwija wtedy, kiedy ma poczucie bezpieczeństwa, myślenia także długofalowego, powiedział Zybertowicz, zwracając uwagę na aspekt bezpieczeństwa prowadzenia danego biznesu. Podkreślił też, że należy zaczekać, aż nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która obecnie jest w Senacie, przejdzie cały proces legislacyjny. Zgorzelski, złożymy wniosek do TK. Podczas dyskusji w Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski PSL, który wspólnie z posłem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem krytycznie oceniał nowelę, głównie ze względu na skutki gospodarcze, zapowiedział także złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Jako środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, rozmawialiśmy także z kolegami z Konfederacji, złożymy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo nie powinna być procedowana ta ustawa bez notyfikacji Unii Europejskiej. Ale także trzeba pamiętać o tym, że to, czego zabrakło w Sejmie, musi się znaleźć w Senacie, czyli konsultacje społeczne i wysłuchanie publiczne, powiedział Zgorzelski.